Moi drodzy, jesteśmy z Pawłem Kabatem z firmy Fishtech. Witam wszystkich, siema. Cześć. Zadamy Pawłowi kilka pytań, co dokładnie tutaj ma. Wyjdziemy sobie na początku bardziej dla osób takich początkujących i im ten wywiad będzie dłuższy, tym bardziej będą zaawansowane pytania. Paweł, pierwsze pytanie do Ciebie, gdybyś mógł kilka słów o sobie powiedzieć. Kim jesteś, czym się zajmujesz, ile czasu? Nazywam się Paweł Kabat. Jestem przewodnikiem wędkarskim na Czorsztynie. Tutaj uczę ludzi łowić sandacze, szczupaki w wertykalu. Jestem też przewodnikiem na Krakowie. Tam łowię głównie sumy, tak? Takie smoki wawelskie. Łowię w wertykalu już kilka dobrych lat. Sandacze, szczupaki zacząłem łowić od 3 lat, a sumy dużo dłużej. I powiedz mi, jeżeli mamy osoby, które nie wiedzą, czym jest wertykal, bo stosunkowo jest to względnie nowa metoda, jak chodzi o polskie. Wertykal to jest tak naprawdę łowienie w pionie, tak? Podawanie precyzyjne przynęty rybie, którą chcemy złowić. No, przy elektronice bardziej zaawansowanej my już widzimy dokładnie wielkość tej ryby i wiemy dokładnie, co podajemy i komu. Także sam widziałeś. Tak, tak, dlatego tutaj właśnie jesteśmy z Fenerą, dlatego jestem, dlatego że chciałem taki... Z jednej strony możemy rzucać trochę na oślep, tak? Na podstawie jakichś tam przypuszczeń, gdzie te ryby mogą być, ale z drugiej strony mamy sprzęt, który można wskazać konkretnie i zapodać w punkt, dosłownie wręcz przynętę. I teraz moje pytanie brzmi, masz tutaj, wezmę od razu naszą kamerkę, mnóstwo sprzętu. Powiedz mi, co gdzie, czym jest? Co jest taką z jednej strony niezbędnym zestawem do wertykala, a co, w którą stronę można iść, żeby się profesjonalizować? Więc tak, tutaj mamy pierwszy ekran, gdzie mamy zamontowany na tej sztyce przetwornik Panoptix LiveScope. Jest to dosyć drogie i zaawansowane urządzenie dla zawodowców. Tutaj mamy ekran, na którym jest zamontowany też system Panoptix LiveScope, tylko w trybie perspektywy. Tutaj patrzy w przód, tutaj patrzy do przodu, tutaj do tyłu. Tutaj o, widzisz, tutaj mamy jakąś małą jedną rybkę. Tak? Widzimy rybkę, to jest ryba. Więc co, no, niezbędne na pewno do wertykala jest chociaż przynajmniej ten, chociaż przynajmniej pokażę Wam klasycznie. O, tak można łowić na klasycznym, najtańszym sprzęcie na przetworniku, gdzie kreska, tak, kreska to jest po prostu ryba, że gdzieś się pokazuje, tak? Więc od tego można zacząć. Ja od tego zaczynałem, ja tak łowiłem sumy, łowiłem już dwumetrowe sumy na klasycznym przetworniku, jak jeszcze nie było w ogóle Panoptixa. No ale tutaj mamy ten, tutaj mamy już dosyć inne narzędzie. Okej, okay, czyli takie minimum z minimum, to przynajmniej też z mojej wiedzy, z moich obserwacji, to by był LiveScope, który będzie nam pod spodem sprawdzał. Przynajmniej ten LiveScope. Oraz sonar boczny ewentualnie. Tak. Oraz sonar boczny. Okej, okay, powiedz teraz, trochę ironicznie wejdę, bo część osób może powiedzieć, że taki sprzęt tej klasy to właściwie sam łowi ryby. Czy nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że sprzęt sam łowi ryby. Sprzęt oczywiście pomaga, jak najbardziej. Sprzęt nam pomoże łowić ryby, ale sprzęt za nas nie będzie łowił ryb. Sam widziałeś, sam się przekonałeś, że to nie jest wszystko, że masz sprzęt, że widzisz, że podasz przynętę, bo to nie jest tak, słuchajcie, że podasz przynętę pod pysk i ryba sama bierze. Dokładnie tak. To tak działa. W skrócie mogę powiedzieć, że podejść mieliśmy, no tak, po pierwsze super było widzieć, że te ryby są, to już daje taką motywację do tego, żeby zrobić podejście, czyli zapodać tą przynętę, ale nie jest właśnie tak różowo, że co wrzut właściwie, czy co spuszczenie przynęty, to od razu jest branie. Tutaj jest kolejna kwestia w ogóle operowania tym wszystkim, tak? Bo ty z jednej mówiłeś strony o sztyce, o tym, żeby najeżdżać, w ogóle napływać rybę, tak, żeby umieć skonfigurować to, więc jest bardzo ważna wiedza w ogóle, żeby to zrobić. I w trakcie tutaj pływaliśmy sobie 3 dni na Czorsztynie, zadając Ci pytania, jak wyglądał Cię właśnie choćby w sklepie, tak? Jak ludzie kupują, nawet jest zdecydowani, żeby kupić, to często mówiłeś, że chcą chętnie kupić, ale
nie wiedzą potem, jak tego obsługiwać, dokładnie, ten sprzęt. Dokładnie. Tak? Dlatego robię też szkolenia właśnie z obsługi tego sprzętu, jak ten sprzęt wykorzystać do łowienia ryb. No bo to jest najważniejsze, tak? Bo kupisz to jedno, ale umieć obsługiwać ten sprzęt i wiedzieć, jak go wykorzystać, to już jest inna sprawa. I gdybyś mógł, Pawle, powiedzieć takie 3-4 wskazówki przy wyborze sprzętu właśnie, może też 3-4 błędy bardziej, o, może z tej strony podejdźmy, tak? Bo powiedziałeś, to jest niezbędne, a teraz z drugiej strony 3-4 błędy największe przy wercie i przy sprzęcie. Przy wercie. Błędy, jakie ludzie popełniają. Kupują nie taki sprzęt, jaki trzeba. Mówię o wędkach. Wędka, jeśli na przykład jeśli chodzi o wertikala sandaczowo-szczupakowego, jest bardzo ważna, żeby wędzisko wcinało ryby, tak? Po pierwsze wędka, po drugie przynęty odpowiednie też trzeba, po trzecie sposób podawania przynęty, odległość, wielkość. Sam widziałeś, jak to jest kluczowe, żeby w odpowiednim momencie podać rybie przynętę i, no i prowokacja, jak tą rybę sprowokować, no, to jest istotne. No, jak się nie opanuje dobrze tego, można pływać i pływać i pływać i się nie będzie łowiło. Spóźniłem. Dosłownie pół sekundy. Ale było. Dużo było. Myślę jeszcze o co cię zapytać, chyba że chciałbyś coś od siebie dodać na takim troszeczkę live, jak to się mówi, live. Style, nie lifestyle'u, no. freestyle'u. Dla wszystkich osób, które z jednej strony chcą wyjść z tego poziomu, nie mówiąc, że to jest złe, tak? Szukania ryb na własną rękę, czy obserwacji, czy gdzieś po grupach, czytając różnego rodzaju informacje, i chcą wejść w taką właśnie technologię, żeby widzieć, to co byś tym wszystkim, którzy chcą właśnie na ten wyższy poziom wejść, mógł zasugerować? No, żeby na pewno dużo patrzyli, obserwowali, oglądali filmiki, inspirowali się ludźmi, którzy łowią. Dopytywali się też, tak? Jak ktoś potrzebuje, to śmiało może do mnie zadzwonić, napisać. Najlepiej dzwonić, bo z pisaniem to u mnie ciężko, ale zadzwonić, dopytać się, bo to zawsze, wiesz, w 2 minuty rozmowy powiem więcej niż pół godziny pisania, tak? Zawsze doradzę. Także jak coś trzeba będzie, no to zawsze mogę komuś doradzić, co i jak mam zrobić, tak? I co kupić. Dopasować do budżetu, bo to wiadomo, wszystko to jest budżet, tak? Bo to nie ukrywajmy, ten sprzęt jest drogi, więc jak kogoś nie stać na to, no to mogę doradzić, co może sobie kupić i jak ten sprzęt wykorzystywać, tak? Bo to nie każdy może kupić sobie tyle ekranów Panoptixów i szaleć, tak? No? Teraz część osób się pewnie zastanawia, czy coś tutaj się udało złowić, jakie efekty przez te 3 dni. Moi drodzy, może tak, może ty, Pawle, powiedz, bo ja mogę powiedzieć, słuchajcie, tak, bo takie ryby. Nie, dobra, szczerze, może swoim okiem fachowym powiedz, jak mi szło tutaj, jak to wyglądało i dlaczego bardzo dobrze. Dobra. I co, no, pływaliśmy 3 dni. Mieliśmy przez te 3 dni dosyć sporo kontaktów, ale powiem może tak, jest bardzo ciężko. Ryby są chimeryczne, nie chcą brać, jest ich bardzo mało. Na płytkiej wodzie w ogóle nie biorą. Jedyne ryby, jakie udało nam się prowokować, to ryby toniowe, tak? Gdzie szukałem tutaj tych ryb toniowych. No, Paweł z godziny na godzinę, z dnia na dzień coraz lepiej zaczął rozumieć te zachowania ryb i zaczął je prowokować, tak? Miał kilka brań, kilka niewciętych, aż w końcu się udało tak fajnie ryby sprowokować i było branie, rybka wyjęta, tak? No, wolałem, żeby Paweł sam to robił, bo to nie jest sztuką, żebym ja cały czas łowił. Ale dosyć to fajnie opanował. Jak będą ryby brały mocniej, to zobaczysz wtedy, co się będzie działo. Ale najważniejsze, że i tak sam ryby sprowokowałeś, zaciąłeś, wyholowałeś. Dobra, idzie. Ej, co ty robisz? Nie pionuj! Nie pionuj, dobra, ja dobra. Pierdolę. Jest, kurwa, jest. Powoli. Kurwa, złamałbyś kija. Ja wiem, że emocje, ale musimy uważać, byś złamał kija. Ja. O, dobra, mamy, kurwa, honorowego. Ładnie.
kulce fajnie. To wypuszczamy. Tak. Wiesz co, może tutaj go pokażemy. Patrz jak zapierdziela. Widzisz? Widzisz go? Jak no, śmigał tu? Dzięki. Pierwszy w życiu sandasz tak mówię. I to ładny. A twój rekord? Jakbyś mógł swoich o szczupak sum sandacz. Sum 2,50, sandacz 80 par centymetrów, już nie pamiętam ile. A szczupak coś, metr z hakiem. Wszystko zwarte. Tak, wszystko zwarte. No, miałem do czynienia z większymi sandaczami, ale Aha. Tu brakowało szczęścia, Aha. Żeby te ryby wyholować. Parę takich metrowych sandaczy mi już pospadało podczas. Moi drodzy, udało się złapać pierwszego sandacza w życiu. Także dzięki, zajebiste. Ale emocje były, nie? Były. Ale sam przyznaj, te emocje, gdy widzisz, jak ryba podchodzi ci pod ten, tak. pod tą przynętę, pod tą gumę, ty uciekasz, no jest to coś fajnego. Nie? Dokładnie. Ja mogę Pawła z czystym sumieniem jak najbardziej polecić. I szczerze, z takiego praktycznego spojrzenia, oczywiście można na własną rękę do tego dochodzić, myślę, miesiącami i latami pływać, lub można skorzystać z porady fachowca, z usług fachowca i po prostu ten proces przyspieszyć. Nie zawsze jest to najtańsze, ale myślę, że w tym wypadku za jakość i za wiedzę się, krótko mówiąc, płaci. Także polecam tutaj jak najbardziej. Pawlek, z tobą się można skontaktować, gdybyś mógł powiedzieć? Przez Facebooka, kolega też tutaj poda numer telefonu pod tym, pod filmem, tak. Także wiesz. W razie czego można pisać, dzwonić. Super. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej. Cześć.